witam szanowni Państwa. Nic w ogóle w dzisiejszym meczu kolejnego w Olimpii Grudziądz, ale więcej o przebiegu samego spotkania, to są szkoleniowcy, obydwu drużyn. Jako pierwszego chcę na przebiegu wydarzeń na blisku. Bardzo proszę trenera Gości. Bardzo proszę, trenerze. Dobry. Zacznę od gratulacji do oczywiście tej trenerów, zwycięstwo. No, jeśli chodzi tylko o moją osobę, przyjeżdżam drugi raz do Pruszkowa ze swoimi zespołami. Tutaj, gdzie zaczynałem, tak? Jeśli chodzi o trenerkę, drugi raz przegrywam, ale takie jest życie. Co do meczu, pierwsza połowa, no, fatalna, tak? Wykonanie mojego zespołu, może nie wszystkich zawodników, ale większości, bardzo dużo niecennych podań. To napędzało przeciwnika, zresztą te dwie bramki, które strzelili do przerwy, to uważam, mówię, z przebiegu właśnie błędów. Tak się dzieje, bramki się traci i się mecze przegrywa. Natomiast oczywiście korekty w przerwie i myślę, że dużo nie brakowało, przynajmniej żebyśmy zdobyli tutaj punkt, ale mówię, najważniejsze to jest, co jest w sieci. My przyjęliśmy jedną bramkę mniej niż przeciwnik i to spotkanie przegraliśmy, natomiast oczywiście wszystkich meczów się nie wygra. Musimy wyciągnąć wnioski przede wszystkim z pierwszej połowy i zagrać kolejny, znaczy następny mecz zdecydowanie lepiej na tym poziomie, co graliśmy wcześniejsze spotkania. To się zdarza. Ja oczywiście mam pretensje do zespołu, ale mówię, tutaj gospodarz wykorzystał nasze słabe fragmenty i zdobył 3 punkty. Także dziękuję. Czy są pytania? Na Gości. Dziękuję za te pytania. Bardzo proszę. Michał Dzielan, Młodzieżowy Futbol. Mam pytanie o Mikołaja Bryleckiego. Dla niego to jest drugi mecz z rzędu. Po tej przerwie od grudnia też. Jak pan ocenia jego postawę, gdy musiał wejść do bramki pańskiego zespołu? Czy jest pan zadowolony z tego, jak wiązuje się do swoich zadań? Znaczy tak. Można powiedzieć, mamy dwóch równorzędnych, tak? Bramkarzy. Wojtek, no niestety nabawił się kontuzji w elblągu. Wszedł Mikołaj. Ja myślę, że nie można mieć do niego jakichś tam większych pretensji. Starał się jak mógł. To są chłopacy jeszcze młodzi, młodzieżowcy, także wiadomo, tego doświadczenia mają mniej, ale mówię, ich podejście i zaangażowanie w treningach jest na plus, także nie szukałbym tutaj nic, jeśli chodzi o Mikołaja. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania na Gości? Dziękuję za tę ocenę wybiegu wydarzeń na blisku. Bardzo proszę trenera, gospodarz. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Chciałem podziękować za gratulacje. Rzeczywiście mieliśmy świadomość, z kim dzisiaj gramy, dlatego że zrobiłem taką bardzo szczegółową analizę tego, co dokonał zespół naszych dzisiejszych gości. W 6 meczach, 16 punktów, 1 remis, 5 zwycięstw, 2 stracone bramki. To przemawiało do naszej wyobraźni i myślę, że to, że zagraliśmy tak dobrze, szczególnie tą pierwszą połowę, wynikało właśnie z pełnego szacunku i że tak powiem, widzieliśmy, z kim mamy dzisiaj się potykać. Na pewno mecz mógł się podobać, było dużo sytuacji, rozważaliśmy sytuację zespół przeciwnika również, szczególnie po przerwie. Mieliśmy świadomość tego, że to 2-0 do przerwy nie powinno nas uśpić, natomiast wiedzieliśmy również, że na pewno Mariusz dokona pewnych zmian, korekt w składzie. Rzeczywiście wyszło 2 nowych zawodników, przeszli zdecydowanie na 3 obrońców, co też spowodowało, że musieliśmy być bardziej skoncentrowani w drugiej linii i szczególnie właśnie te długie piłki penetrujące, że tak powiem, naszą defensywę sprawiały nam sporo kłopotów. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo poza tym, że jakiś tam kolejny cel, żeśmy osiągnęli, jeżeli chodzi o wartości punktowe, to też pokazało, że mamy potencjał w tym zespole, że mimo, że w podstawowym składzie nie mógł wystąpić jej zarówno Taran, jak i Smoliński, w dalszym ciągu nie mamy Dwumońskiego, a jednak ten zespół też potrafi wygrywać w tej lidze z najlepszymi. Dlatego jeszcze raz dziękuję za walkę, natomiast no, swoim chłopakom rzeczywiście składam serdeczne gratulacje i ten wypadek przy pracy sprzed tygodnia, myślę, że żeśmy się zamazali tym dobrym występem. Dziękuję bardzo. Są pytania? Ja mam pytanie. Chciałem się zapytać o Patryka Czarnowskiego, który dzisiaj strzelił 2 bramki. Naprawdę przyczynił się walnie do tego zwycięstwa i
Chłopak gra od początku rundy, od wiosny, 6 meczów, 3 bramki, 2 asysty, jeśli dobrze pamiętam. Czy trener się spodziewał, wprowadzając Patryka do zespołu, że stać go na to, żeby być tak naprawdę jedną z tych najjaśniejszych postaci z Nicza już z marszu tak naprawdę, na samym początku? Znaczy, Patryk jest z nami tutaj od dłuższego czasu, miał dosyć poważną kontuzję, zresztą co bardziej spostrzegawczy mogli dostrzec, że gra z opaską na nadgarstku, bo w trakcie któregoś ostatnich sparingów też złapał jakąś kość śródręcza. Więc tak naprawdę to chłopak, który dla nas niesamowite serce do walki, poza tym dzisiejszy mecz pokazał, że też ma również ten snajperski instynkt, a poza tym jest niesamowicie waleczny, ma dobre, że tak powiem, parametry motoryczne, jest dosyć szybki, a przy swojej masie potrafi również zawalczyć, ale dlatego cieszymy się, że tak na fajnie tutaj progresuje tą swoją dyspozycją. Liczymy, że będzie jeszcze lepiej i cieszymy się z każdego jak gdyby młodego piłkarza, którego tutaj próbujemy forsować, że spełnia pokładane w nim nadzieje. Także cieszymy się bardzo. Dziękuję. Są jeszcze pytania do trenera gospodarza?